co zrobili Polacy. Dlatego używam słowa Polak, bo nie używam słowa Słowianin. Słowianin, jak już wcześniej mówiłem, jest to akcja Wendów z Nadwisły, czyli nas, a Polacy istnieli nie tylko nad Wisłą. Polacy nawet w Indiach istnieli, ale zaraz będzie o haplogrupach. Ale to nie wszystko od razu. Na razie mamy na poziomie Włoch. Cywilizacja Etrusków, wyjaśniliśmy kwestię języka na podstawie pisma Etrusków, które jest, no, było pochodną cyrylicy. Zresztą my mieliśmy swoje runy polskie, znaczy cyrylica jest pochodną run polskich. O, w ten sposób. Natomiast co my tutaj widzimy? To jest właśnie to, o czym wcześniej mówiłem. Jest to ta wyspa usypana w cieśninie Bosfor. Ona na pamiątkę wyjścia Polaków z Turcji. Z Anatolii i z zachodniej Turcji. I teraz tak, jeżeli doszli przeszli przez całą, wiadomo, żeby do Włoch dojść, no to trzeba przejść przez całą Jugosławię. Dzisiaj istnieją tam przecież narody słowiańskie, które używają języka serbsko-chorwackiego. Oczywiście to jest też dialekt języka polskiego, żeby się przypadkiem ktoś nie pomylił. Ale co oni wędrowali? Na północ, na wschód i na zachód. Na zachód oparli się o Ren. Tutaj mamy taką mapkę. Ja tu przejadę trochę. O, tutaj mamy... Zaraz do tego dojdziemy, ale na razie mówię o tym, o właśnie tutaj. Proszę bardzo. Na zachodzie oparli się o Ren, a tutaj oparli się o co? O Mur Chiński. To nasi dziadowie. Teraz tak, zaraz dojdziemy, powiedzmy, zobaczymy, dlaczego oparli się o Ren. A dlaczego właśnie ten mur chiński, który wcześniej żeśmy widzieli, nie? To zaraz go obejrzymy, żeby się ktoś nie pomylił. Słuchajcie, czy ktokolwiek zastanawia się nad tym, gdzie są, w którą stronę są postawione ambrazury tego muru? To jest mur polski, to nie jest mur chiński. Chińczycy jego nie wybudowali. Te potężne państwo, to ono miało taki zasięg. Proszę bardzo, taki zasięg. Oni się dzielili na lechitów zachodnich i lechitów wschodnich. Z murem chińskim. Tutaj trochę naciągnęli, tam do Alaski dojechali pewnie, ale już mniejsza o to. Ale mi chodzi tylko o zasięg, a więc widzimy, jak wędrowali z Turcji przez Bosfor, to zajęli Niemcy obecne, oparli się na Renie. I teraz powstaje, załóżmy z tych Włoch, Etrusków, myśmy tu teraz dojeżdżamy do Renu i tutaj powiemy o tym Renie. Dlaczego Cesarstwo Rzymskie, potężne, rozdmuchane w historii, wszyscy to na pamięć znają, tam wszystkich Cezarów i tak dalej, wszystko się to pięknie, ładnie uczy. Zwróćmy uwagę, tu pokażę akurat tym długopisem. Armia rzymska z Włoch, czyli mamy tutaj Włochy, ona potrafiła przejść przez Turcję, Persję i nawet legiony rzymskie maszerowały na północ, wschodnim wybrzeżem Morza Kaspijskiego. Ale dlaczego nie przesunęli granicy na Renie ani o milimetr? Dlaczego granica chwilowo była na Dunaju, południowa granica, znaczy północna granica Cesarstwa Rzymskiego opierała się na Dunaju i nie szło tego przesunąć o milimetr? Co tam było? No co? Jeżeli tutaj, zobaczmy tutaj, gdzie ja pokoję. Tu mamy Włochy, tu mamy Morze Kaspijskie, to jest, wiecie, ile tak w linii prostej, to jest 3000 km. Tutaj wędrują, a tutaj nagle z Włoch, powiedzmy, na północ, to jest, powiedzmy, raptem 1000 km, czy tam 1500, 1200 km. Od północnych Włoch i my jesteśmy nad Morzem Bałtyckim. I co, że armia tutaj nie mogła przejść? Co tutaj było? Zdradzają to, co tutaj było, kroniki rzymskie, nietłumaczone na język polski. No są nietłumaczone, celowo się tego nie robi. Po to, żeby ukryć właściwą państwowość polską, która się nazywała Polonorum Imperia. Wiecie, co to znaczy Polonorum Imperia?
Imperium Polaków. Proszę, to są kroniki rzymskie. One tam, Polonorum. Lechica Regia. Państwo. Ja tu mówię akurat po łacinie. Państwo polskie. Lechitów. Lechici. Polonorum. Polacy. Lechica. Po łacinie. To istniało w tych kronikach. My tego nie wiemy. A dzisiaj wiemy. Znaczy, kto wie, to wie. Ale takie było to państwo. To było gigantyczne imperium. Dlatego to się nazywa imperium. Przecież taki kronikarz rzymski, on nie napisze z głupia Franc, że to było jakieś imperium. Bo dlatego nie szło, Rzymianie nie przesunęli tej granicy na Renie. Nie byli w stanie. Co z tego, że była Koblencja na północy, tam gdzie jest ujście, powiedzmy, jeden dopływ Renu. Koblencja była, no i co było? Założona przez Rzym, no i co z tego? Mało tego, Konstancja była nad Jeziorem Boteńskim. Założona przez Rzym. Ale co? Dalej nie szło przesunąć ani o milimetr tego terenu. Czyli od Jeziora Bodeńskiego na północ, te ogromne obszary dzisiejszych Niemiec, to były plemiona Hunów, Drzewian, Gotów, Ostrogotów. To były polskie plemiona. Mówili po polsku. My dzisiaj mamy język taki bardziej techniczny, spłaszczony, ale zobaczmy trochę, cofnijmy się trochę do okresu międzywojennego. Zobaczmy filmy, jak filmy z tego okresu polskie, jak oni elwy wymawiali. Tak jak rosyjski dzisiejszy L, takie zmiękczone. To był całkiem inny. Dzisiaj mamy taki podział LL, nie? A wtedy Rosjanie właśnie, to co Rosjanie mają dzisiaj, te takie L, no to to jest właśnie Polacy mieli. Jeszcze w okresie międzywojennym była ta, to było słychać, to był język bardzo dźwięczny, na przykład przemówienia Sikorskiego. Rewelacyjne. Jak się to słucha, to jest no po prostu rewelacyjny język. A co dopiero, jak się czyta kronikę litewską, która jest już pisana po łacinie, ale już właśnie z tymi naleciałościami dźwięczącymi. To jest coś, jakby ktoś na siłę próbował szczęścia język łaciński wprowadzić do run. I to dlatego ten staropolski język pisany był taki dziwny. To właśnie to jest ta przyczyna. O, coś tu coś schowało. Zaraz my to schowamy. A, gdzie to jest? A, dobra, zaraz my to schowamy. Dobra, chowamy. I teraz same tutaj jeszcze robimy. Tak, czyli mamy to gigantyczne imperium polskie. I to trzeba było ukryć. Ten mur chiński też trzeba było ukryć. Czyli mur polski mamy, tak? Mamy potężne państwo. Ono się później z czasem podzieliło. Natomiast mamy tu tą granicę na Renie, której nie szło przesunąć. I teraz jest ciekawostka. Generalnie była jedna w kronikach rzymskich opisana operacja zdobycia tych terenów. 30 tysięcy żołnierzy świetnie wyszkolonych rzymskich ruszyło i dzisiaj są nawet, odtwarza się tą bitwę. Najprawdopodobniej byli to Serbołużyczanie i Drzewianie. Bo oni byli tutaj za tą pierwszą linią Gotów i Ostrogotów i Hunów. Oni to wszyscy tutaj, oni się po prostu, ci Rzymianie dość w głąb weszli tego terytorium i zostali wybici. 7 lat po tej klęsce Rzymian przychodzi następna ekipa, która zbiera tych żołnierzy do dołów. Te kości zasypuje, ponieważ no, zostawili ich i niech sobie leżą, nie? Wrzucili kości do dołu, dzisiaj się odkopuje, mniej więcej w tych regionach odkopuje się właśnie te doły z tymi kościami, na pamiątkę tej klęski. Później są różne takie wzmianki historyczne, które mówią o tym, że no, że jednak coś tam wygrali nad tymi Słowianami i tak dalej, ale generalnie to był teren nie do utrzymania. Co znaczy utrzymać teren? To znaczy tak, wejdziesz, no co, wygrasz bitwę, ale za chwilę przyjdą partyzanci i zaraz się będą wyrzynać tyły i po prostu nie utrzymasz bazy, bo zbudujesz warownię, w porządku, siedź sobie w warowni, no ile ci się tam jedzenie skończy, nie? No i do widzenia, jak wyjdzie jakiś oddział mniejszy, żeby zdobyć żywność, to będzie wybity, no i to taka była technika, więc Cezarowie rzymscy zrezygnowali z ruszenia w części zachodniej z tego imperium, Imperium Polaków. Z językiem oczywiście polskim, a jakim innym.
Dzisiaj 40 km od Lipska są właśnie ślady nadwykopali właśnie tych słowiańskich, powiedzmy, tak mówię o słowiańskich, tych właśnie polskich grobów z tamtych czasów właśnie rzymskich. Co tu jeszcze mamy, tak? Mieliśmy na wschód, wędrowaliśmy tu. Aha, no jeszcze jest, jeszcze to powtórzę. Powtórzę, kto spustoszył Rzym, dlaczego jest słowo Słowianie. Słowianin powstał niedawno, dotyczy tego, że Hunowie, Goci, Ostrogoci ruszyli na Rzym i go zrujnowali. Znaczy, i go zrujnowali. To, co my znamy z historii, że to barbarzyńcy byli, to nie, to nie byli, zdobyli Polacy. To oni zdobywali Rzym. Ja to teraz mówię po imieniu, no bo trudno to inaczej nazwać jakiś Słowianie, no jakbym powiedział Słowianie, a co tam Słowianie? Słowianie to jest świeża nazwa Polaków, po to, żeby właśnie przez słowo Słowianie nie wiadomo, kto to jest. A może Polacy, a może Bułgarzy, a może Rosjanie? I to jest taka celowa zadyma, żeby zgubić ten główny taki ten rdzeń tych narodów. To byli właśnie Polacy. Mogę dodać coś o, tak. tych, o tym, bo jak ja studiowałam w Berlinie Zachodnim, w 87-89 slawistykę studiowałam na Freie Uniwersytet, to tak mnie to drażniło, że cała slawistyka była podporządkowana rosyjskim profesorom i rusofiliczna była, że praktycznie nie było katedry języka polskiego, nie było żadnego profesora, który by się opiekował sprawą słowiańską Polski, po polsku, było to takie nieporozumienie i taka niesprawiedliwość, że po roku, jednym, dwóch semestrach już po prostu w kłótni z profesorami wielce utytułowanymi niemieckimi slawistami, musiałam odejść z tego instytutu, bo no, nie szło. Lobby przekonywania wszystkich na całej świecie o tym, że Słowianie to Rosjanie, było tak silne i tu jest ten spisek niemiecko-rosyjski, no niestety, no, czy żydowski do tego. Właściwie to jest spisek niemiecko-żydowski, no, żeby tak Polaków niszczyć, żeby tak Polaków ciągle ukrywać, nie? To jest celowa działalność, to jeszcze dojdziemy do tego, dlaczego, po co, na co ta działalność, ale my dzisiaj się skupimy generalnie o tym, co jest niepowiedziane, a takie są fakty. O, w ten sposób. Co jeszcze ciekawego tutaj powiem, ponieważ ja często... O, coś nam się pozostało, ale dobra. To może przerwę zrobimy małą? Tak.